One Man Show. Witam serdecznie. Kiedyś wymyślono takie hasło a propos mediów, gazet. Co jest najlepsze? Krew na pierwszej stronie. No więc krew na pierwszej stronie ostatnimi czasy, bo tej krwi trochę mało. No to jak się wojna zacznie, będzie więcej. No więc jest ostatnio alkohol na pierwszej stronie. No i tak patrzę, bo dzisiaj, słuchajcie, i Fakt, i Super Express mają identyczne pierwsze strony, na których jest coś takiego, tam coś tam. Coś takiego, Olbrychski pijany za kierownicą. No Olbrychskiego to każdy zna, nawet Karol. I trzeba powiedzieć, wspaniały aktor, zresztą wiele ról sportowych. Ja też go kilkakrotnie miałem przyjemność gościć w studio. No i gdzieś tam chłop się napił, oczywiście coś tutaj gada, trzy po trzy, że wypił dwa wina dzień wcześniej. Dwa kieliszki wina, bo to lepiej brzmi. No dobra, ale to mogło się zdarzyć każdemu, zdarzyło się i jemu. Natomiast niech każdy tak nie mądruje, bo kto bez grzechu, tak? Pamiętacie to z Pisma Świętego, kto bez grzechu, niech pierwszy ciśnie kamieniem. I kto to mówi? Jezus, tak? Słuchajcie, kiedy tu chcę ukamienować tą grzesznicę Marię Magdalenę. O Jezus, ile ja Marii Magdalen poznałem. No i słuchajcie, też były grzesznice. No więc słuchajcie, z tym Danielem tylko jedną rzecz powiem, że jego największy dorobek, no poza tymi rolami, które wszystkie znacie, to on nagrał kiedyś Chwasty Polskie, to są najbardziej świńskie wiersze w dziejach Polski, napisane przez najwybitniejszych, a poczynając od Kochanowskiego, też świntuszy, napisał fraszkę o jednej kurwie w domu, jak Boga kocham, Kochanowski przynajmniej jest zarzeczny, na przykład hrabia Frewer. No i ja kiedyś z nim rozmawiam i mówię, panie Danielu, bo do niego nie wypada mówić, chociaż nie lubię go, bo był w sztabie tego Bronka, co czeka nas Biedronka, nie? No więc, ale nie wypada mówić do niego na ty. I mówię, tego panie Danielu, ale te Chwasty Polskie to genialne czy coś, a on mówi, ja mogę panu w każdej chwili zarecytować, co pan sobie życzy. Ja mówię, no najbardziej to lubię Noc poślubną Tadeusza i Zosi. A on, to już fragmencik. I ja tylko powiem te kilka linii, które ja zapamiętałem, ale to już po całej tej nocy, gdzie tam Tadeusz muci tę Zosię biedną, bo to ona dziewica jeszcze przecież, a on już taki wyjadacz stary, zaprawiony, gdzieś tam w jakimś wojsku. No więc już ją tak skatował zdrowo w tę noc poślubną, no i w każdym razie jest, końcowy wersji jest taki. Wnet też świtać poczęło. Tadeusz zmęczony, jak na męża przystało, legł dupą do żony. No i potem po jajach się podrapał, odwrócił się do ściany i głośno zachrapał. No jest to tak kapitalne, że dla mnie pan Daniel, jasne, zapłaci 5000 kary. Zapłaci te 5000. Oczywiście nie powinien tak wsiadać za kierownicę. Powinien mieć kierowcę przede wszystkim. Bogaci ludzie powinni mieć kierowców. Ja mam dwóch na przykład. No i co? Kto mi zabroni? No. Także ten. Ale nie nadużywam, pamiętajcie. No, można poprosić o przysługę, ale nie tego. Ale nie żądać. Poza tym są taksówki. No w każdym razie Olbrychski wpadł w Podkowie. Tam widać, że zmęczony starszy człowiek. Ja w ogóle prawo jazdy to bym mu zabierał nie za to, że miał jeden promil, tylko że ma 70 lat, bo jest nawet tak to obliczone, że ktoś, kto ma 70 lat, dwa razy albo trzy razy gorzej reaguje na drodze. Chodzi o prędkość reakcji, niż człowiek po 5 browarach, młody. No, tak to może być. A przecież prawo jazdy wydaje się bezterminowo i ci ludzie to prawo jazdy raz zdadzą, powiedzmy, gdzieś tam w Suwałkach, czy w Mławie, czy w Wyszkowie, czy w Radomiu i do końca życia mogą straszyć. Okej, dobra. Tutaj polityką się nie będziemy przez chwilę zajmować. W każdym razie ani tym, ani Kazimierzem Marcinkiewiczem, ten to trup jest naprawdę polityczny, ale cały czas się szarpie, dobra. Pijany chłystek rozjechał moje tasiemki, dobra, tu zamknął trupią babcię. Babcia z trupem siedziała przez 2 miesiące przy stole. W nożach poderżnął mi gardło, nie, dla sądu to tylko drobna rana. No dobre tu są te historyjki, nie? Tu jedna staje na głowie, żeby być piękna, ale sekret jest taki, że musi nogi rozkraczyć. No, top modelka ujawnia sekrety, no to wiadomo, że rozkraczanie nóg jest tu podstawą wszystkiego.
No i lecimy, bo to bliziutko już będzie sport. Bliziutko dzisiaj jakoś wyjątkowo nic nie ma o Radku Majdanie. Ale jest, słuchajcie, jest z Donatana Słowianka. Nie wstydzę się na gości i to zrobiła sesję zdjęciową nawet specjalnie. No więc ja powiem tak, dzieciaku, ty wyglądasz naprawdę jak własna babcia. Ty nie wstydzisz się na gości, przy ty ludzi płoszysz. Ty wyglądasz tak jak niektóre moje przyjaciółki, jak wieloryb wypuszczony na piasek, jak kaszalot. Wiesz, co jest kaszalot? Kłap, 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 kłap. No i tego, nie wstydzę się na gości. Ja bym się na twoim miejscu wstydził, bo jak ktoś cię zobaczy na plaży, to pomyśli, że ty jesteś turystką z NRD. No. Boga kocham. Ona się nazywa, słuchajcie, Paula Tumala. No. Znaczy, moim zdaniem, dobra. Każdy może mieć własne zdanie, prawda? I uważam, że jak ktoś się rozbiera, a tu mu się wszystko rozlewa, no bo ona nawet talii nie ma, słuchajcie, to są jaja. Mimo, że ma tutaj szafkę czy zioną. No więc a to jest ta, co ugniata, to wiecie, śmietane tam w tym teledysku, tak nawet jest zdjęcie tego. No dobra, nie wstydź się na gości, dziewczyno. Ja już o masce to już nic nie będę mówił, bo maskę ma taką jak Robert Lewandowski na finiszu Bundesligi. No. Wiecie jaką, no jak ten, jak Zwoliński w Pogoni, jak Żyro w Legii. No. No, ona tak jak Żyro się prezentuje. Dobra, słuchajcie, Pazna zaliczył na piątkę. No i tutaj w meczu z Grecją pokazał klasę. Ja już wam wczoraj mówiłem, że w ogóle żadnej klasy nie pokazał poza graniem na ryzyku cały czas. Co może i ładnie wygląda, tylko że dla stopera jest zabójcze. No ale w ogóle generalnie jest świetnie, bo było 0-0. No pewnie, że świetnie. Lecimy dalej. Legia Gromi Lecha, mówiłem wam o tym meczu juniorów, w końcu nie poszedłem. Legia Lech, mistrzostwa, finał Ligi Juniorów Centralnej, 3-0 Legia Lech. Ale co ciekawe, jeszcze jest rewanż, pamiętajcie, nie? Także ten, no ale przynajmniej Legia się może pocieszyć, że w juniorach jest lepsza. Kamil Sybszak poszedł do Barcelony, ale jest tak nudna rozmowa, nie wiem o co tu chodzi, ale że podobno zabiegały od ciebie wszystkie czołowe zespoły Europy z najbogatszym klubem świata. Dlaczego wybrałeś Barcelonę? Zadziałała magia tego klubu. No rzeczywiście, odkrywcz magia tego klubu. No. No ale dobra, mógł też iść do PSG, no to Paryż też jest magia tego miasta. Dobra, Pijany Vidal rozbił Ferrari, Chile w szoku, Gwiazdor nieźle na rozrabiał. Nie zagrał już Copa America? No oczywiście, że zagra, bo Chile jest gospodarzem, musi to wygrać. Vidal strzela najwięcej bramek. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy takie wypadki to nie są inscenizowane, żeby trochę było więcej szumu, dymu, bo tam wiadomo, okoliczni Indianie, w Chile to pełno Indian. To oni się tym wszyscy bardzo, bardzo podniecają. No i ten, nawet tym, że on ma Ferrari, za chwilę się złożą, żeby mógł kupić drugie. No i ten, i okazuje, no nic mu się nie stało, żonie się nic nie stało. On miał, słuchajcie, ile on miał promili? 1-2, to tyle co Daniel Olbrychski. Miał jednego Olbrychskiego tylko. Wielka mi sprawa. No w każdym razie spędził noc na komisariacie. Jak znam życie, to rozdawał tam autografy wszystkim możliwym policjantom. Natomiast ten zawiódł kolegów z drużyny, trenera ojczyzny i 17 milionów chilijskich kibiców, którzy tak bardzo liczyli na sukces drużyny w pucharze, gdyż miał media w ojczyźnie Vidala. No i bardzo możliwe, że zawiódł. Natomiast słuchajcie, jak to się nikt nie jest doskonały. Nikt nie jest doskonały. Lewy nawąchał się świeżych soków, tu mamy taki sowcik, taki wakacyjny, że był z żoną w restauracji na tym Masalskiej Kępie, oczywiście ekskluzyw, trafiliśmy w modnym lokalu i tak dalej. Oczywiście tam nikt nie trafił, zostali poinformowani, że można przyjść i sobie porobić zdjęcia, bo trzeba wypromować jakąś knajpeczkę, którą prowadzi wzięta modelka, jak już ona się nazywa, supermodelka Anna Jagodzińska. Słuchajcie, ja słyszałem o Jagodzińskim, to jest dyrektor Muzeum Sportu, że on jest super, super historykiem, ale że mamy jakąś supermodelkę Annę Jagodzińską, to naprawdę nie słyszałem. No, możliwe, że byłem wtedy na Jagodach. Dobra, lecimy sobie przeglądzikiem i tutaj mamy tak, Boniek, do Francji wciąż daleko. Boniek w każdej gazecie dzisiaj jest, w każdej ma rozmowę, w każdej mówi, że Nawalny jest świetny, w każdej mówi, że Pazdan jest świetny, ale w każdej ostrożnie przestrzega, że
My żeśmy na euro jeszcze nie awansowali. No i tu ma taką jedną sprawę, z którą się ewidentnie nie zgadzam, bo ja bym oczywiście ten mecz z Grecją odwołał, żeby te koszyki jakoś lepiej zrobić. O właśnie, muszę jeszcze schylić się po Superaka, bo w Superaku są koszyki. Superak jest poza tym, że plotkarski, to jednak również informacyjny bardzo mocno. Gdzieś to mieliśmy te koszyki, bo my wiecie, wchodzimy w koszyk trzeci, a mogliśmy być tylko przez to, żebyśmy wpuścili wczoraj Bereszyńskiego, przedwczoraj, Bereszyńskiego, to byśmy byli w drugim koszyku. No więc już wam mówię, kogo możemy losować z pierwszego, z drugiego. Przypominam, awansuje jeden, a drugi po barażach, więc tak jakbyśmy nie awansowali. No więc ten, pierwszy koszyk, Niemcy, będę tak pokazywał, nie? Niemcy, Belgia, Holandia, Portugalia, Rumunia, Anglia, Walia, Hiszpania, Chorwacja. Dobra, czy na razie tu mamy już wszystkie pudła. Poza Walią, ale pamiętam, że Walia ma Garetha Bale'a. No to takie ha, 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 nie? Dobra. Karol, Bale jest Walijczykiem? No proszę, tak to było tylko testowe, czy Karol nie śpi po prostu. Koszyk drugi teraz, Słowacja. Przypominam, oni prowadzą grupę przed Hiszpanią. Słowacja. Austria, Włochy, Szwajcaria, Czechy, Francja, Islandia, Dania, Bośnia i Hercegowina. Czyli tu mamy z drugiego koszyka, możemy powalczyć z dwoma, czyli z Austrią i z Islandią. No i koszyk trzeci to my mamy, a teraz koszyk czwarty, bo możemy przez czwartego też wybrać przeciwników. I takich, z którymi nie mamy czego szukać, to mamy tak, Turcja, Słowenia, Izrael, no z Irlandią, no dobra, niech będzie. Norwegia, Bułgaria, Wyspy Owcze, Czarnogóra. No słuchajcie, z czwartego mamy tylko dwa tutaj takie słabe. Ja już nie będę wam mówił, ale że w piątym jeszcze może trafić Białoruś na przykład, całkiem fajne. A na przykład w koszyku szóstym, mimo wszystko bardzo poważny kraj, jak można powiedzieć, w Kazachstanie. No więc to jest a propos tych koszyków. Dyszek Woniek mówi, że koszyki nie są ważne. Oczywiście rankingi, że to wszystko cwaniactwo, krętactwo i tak dalej. Ja się nawet tak głupio poczułem, bo pomyślałem, że ja pobieram cwaniactwo, krętactwo. Ja uważam po prostu, pobieram po prostu realpolitik, tak jak Ruscy i Niemcy mieli z Polską układ o nieagresji, ale jak się okazało, że mogą ukraść po pół kraju, to go ukradli po prostu. I się nikt nie bawił w jakieś te, że to jest cwaniactwo i krętactwo, tylko po prostu narysowali sobie na mapie granice na linii Wisły i tyle. Jak jedni zaszli za daleko, to potem wyrównali po tygodniu, bo powiedzieli, nie, przepraszam, rzeczywiście mapy mamy niedokładne. Dobra, już nie pamiętam, kto wyrównywał, ale bez jednego wystrzału. No więc Zbyszek Moniem w każdej gazecie mówi, że trzeba właśnie uczciwie, sprawiedliwie, ale nie chwalić zawczasu dnia. No i dobra, tytoń do VfB Stuttgart idzie pod dobry adres. Pamiętacie, cały rok chwalono tytonia za mecze w Elcze, tymczasem Elcze spadło z ligi. No świetne, fantastyczne są te wyczyny naszych piłkarzy, którzy zajmują gdzieś tam 15 miejsca, 18, ale u nas tylko dlatego, że to zagranica, to uchodzą za jakichś tytanów, nie wiadomo czego, tytanów mistrzostwa świata po prostu. Tak jakby nikt nie wiedział, że nikt nie znał się na liczbach, ja co mówię czasem, tylko w Lidze Mistrzów co roku gra 800 ludzi, 800, a my się podniecamy, że jakiś jeden gdzieś tam, Marcin Adamski 15 lat temu zagrał dwa mecze. Ja pierniczę, to niesamowite jest, po prostu niesłychane. No w każdym razie Juve w Gdańsku bilety od 90 zł, ale dla niepełnosprawnych, czyli jak dla mnie, to za 4 dyszki. No dobra, tylko jeszcze muszę dwa razy po 150 to pendolino. To będzie wyjdzie 340. Jakiś hotel 300 to 640, coś trzeba zjeść, będzie 1000. Dobra. Juve wart jest mszy. W każdym razie tytoń. Zawisza czeka na opadek korony. Bardzo to jest smutna informacja, mianowicie wedle wszystkiego, jeżeli korona, miasto przestanie finansować, korona upadnie, co właściwie będzie bez straty, bo ci Kielczani i tak nie chcą chodzić na mecze tego klubu. Mówiłem wczoraj Worona ręczną na Vivę. To wówczas utrzyma się, kto się utrzyma? Zawisza Bydgoszcz. Zawisza, który zleciał. No zobaczcie, jaka to jest furtka dla tego naszego Radosława Osucha.
że ten, można spać z Legionie spać. Ja na jego miejscu, to bym nawet pojechał do tych Kielc, poszedł do tych paru radnych z miasta i bym powiedział, panowie, weźcie, skasujcie ten klub Korona, ja wam dam po 5% udziału w mojej firmie i tego, i gramy dalej, jako Zawisza. No. Także mnie to martwi, bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji Korona powinna zlecieć, ale powinien zlecieć i Zawisza, i wówczas powinien trzeci z pierwszej ligi wchodzi, czyli w tym wypadku byłaby to chyba Wisła Płocka, jak pamiętam, tak? Więc a nie żeby komuś podawać jakąś łatwą taką furteczkę do ratowania się. No i dobra, cisza przed letnią burzą, wiadomo, Legia to jest w ogóle fajny, bo ona uchodzi za najlepiej zarządzany klub, pewnie tak jest na tle innych. Natomiast na początek zgrupowania, na początku lipca, nie będzie jeszcze w ogóle żadnych tych transferów dokonanych, poza tym Nikoliczem. Czyli ta drużyna w ogóle dalej będzie niezgrana, bo nie wiadomo kto odejdzie, nie wiadomo kto przyjdzie, nie wiadomo kto ma w tych pucharach występować. No wydaje mi się, że jak tak się dużo mówi o transferach, o przygotowaniach, o skautach, o takich różnych jakichś ruchach wyprzedzających, o obserwacjach, no to takie transfery to można wcześniej zaklepać i ogłosić dopiero 1 lipca, no kiedy otwiera się to okno transferowe. Ogłosić to i koniec, kropka, tak? No targować się można ewentualnie o Neymara, jakby tą zaporową cenę Barcelona stawiała, ale tak to powinno wyglądać, natomiast nie, że Legia nie bardzo wie kto będzie grał, piłkarze Legii też nie wiedzą, będą grali, czy wyjadą, czy nie, czy zostaną, czy coś, to jest wszystko taki jeden wielki bałaganik. Dobra, Hubert Wąkiewicz w Krakowie, Hubert Wąkiewicz tu mówi, że zawsze mnie dziwiło, że Cracovia, fajny i poukładany klub, nie rywalizuje o najwyższe cele. No, że fajny klub to Hubercie, to wiadomo, ale poukładany to chyba nie do końca. Natomiast a mnie na przykład dziwiło, wyobraź sobie, że ten, że ziemia się kręci wokół własnej osi. A przecież nie czuję, że mi się kręci. Czasem głowy się zakręci, ale ten. No to mnie też dziwiło. Dużo rzeczy nas dziwi. Ty się tak nie dziw, bo wiesz tego. Nie myśl tyle, bo zostaniesz myśliwym. Dobra, tutaj Copa America to jeszcze możemy chwilkę się wstrzymać z tymi z ocenami, bo to dopiero w grupie się tam, wiecie, masują. Słuchajcie, dobry dowcip, Bartosz Gębicz, to dziennikarz tenisowy z Przeglądu Sportowego. On tu pisze, że... On pisze o tym, dlaczego polska szkoła tenisa jest nędzna, bo tylko mamy Agnieszkę Radwańską, jak ona skończy karierę, to będzie dno. I on proponuje, słuchajcie, nie wiem, czy on dobrze czuje, żeby zrobić hangar tenisowy na Okęciu. Może pomysł stricte startupowy. Nie wiem, co to znaczy. Na początek tenisowe centrum w jednym z hangarów na Okęciu, by zawodnicy wylądowali, potrenowali, przespali się i znów ruszyli po punkty. No, kapitalny taki ten hangar na Okęciu, żeby oni, wyobraźcie sobie, ląduje ta Radwańska z Wimbledonu, tam śpi w tym hangarze, trenuje, potem leci na następnego szlema, po Wimbledonie to do Stanów, do tego. To się kiedyś nazywało Forest Hills, a teraz chyba Flushing Meadow. Dobra, w każdym razie jakieś totalne głupstwa. No i on tu finiszuje tak, Radwańska odejdzie, a polski tenis przegra ten mecz z Kretesem. No i wystarczy, słuchajcie, jedną tylko kartkę przewrócić. Dwie kartki. Tam pamiętacie Bartosz Gębicz, dziennikarz Przeglądu Sportowego, mówi, że Radwańska odejdzie, będzie koniec. No i patrzymy tenis. Bartosz Gębicz, ten sam chyba. Chyba, że tam jest dwóch Bartoszów Gębiczów, ale podobna twarz na obu zdjęciach. W każdym razie taka, jak to się mówi, twarz podobna do nikogo. No i proszę, lepszy od mistrza Garrosa. Tenis. W pierwszej rundzie debla w Londynie. Marcin Matkowski i Nenad Zimonisz wyeliminowali Stana Wawrinkę i Grigora Dimitrowa. No słuchajcie, ten Matkowski, on jest moim postrój grubasek taki, ale ma kapitalny serwis i generalnie do debla się nadaje idealnie. No tak, on tu wygląda jak w 8 miesiącu. Ja w 12 to jest inna sprawa, ale słuchajcie, w każdym razie Matka wygrał ze Stanem Wawrinką. Stan Wawrinka niedawno właśnie wygrał Rolanda Garrosa i on chyba opędzlował, mam takie wrażenie, że Djokovicia w finale. I to tak na miękko.
No więc tak to wygląda z tym, że na jednej stronie ogłasza upadek, dziennikarz tenisa, na jednej, a na drugiej się okazuje, że matka, czyli człowiek w ogóle o nic nie podejrzewany, poza tym, że sobie jeździ i zarabia pieniądze, co pamiętajcie, nie jest zabronione jeszcze. Ja tu ogrywają, proszę, Stana Wawrinkę. I to oczywiście nie chodzi o to, że Stan Wawrinka odpuścił. Jakby Stan Wawrinka chciał odpuszczać, to w ogóle śmieszę się, nazywa Stanislas i jest, udaje Szwajcara. To też, że wszyscy w Szwajcarii są tacy udawani, podrabiani, poza Wilhelmem Tellem kiedyś. No i słuchajcie, i ten. No i w każdym razie to Stanislas jakby chciał odpuszczać, to by w ogóle nie wystartował, by sobie poszedł podrenować. No na ściankę by podbijać chciał. W każdym razie ten. No i słuchajcie, Fajdek młotem zranił trenera. Wiecie, mamy takiego mistrza świata. No i na treningu tak rzucił młotem, że trafił swojego trenera, Czesława Cybulskiego. Czesław Cybulski, lat 80. 80 lat ma facet i jeszcze nie wie, że można dostać młotkiem. No, bez sensu. Dobra, dojechaliśmy. Słuchajcie, tu jest ten finał NBA. Wczoraj ten w hokeja wygrali Chicago Blackhawks, natomiast potem następnego dnia w nocy Golden State Warriors, oni są z Oakland około San Francisco, tam kiedyś ten nasz Janikowski tak szalał ładnie, teraz cisza o nim, oni się chyba nazwali Oakland Raiders, tak. No w każdym razie tym Golden State to najlepsze jest to, że MVP został facet, który przez cały rok, czyli w sezonie zasadniczym, czyli tamte 80 meczów, coś takiego, może 82, a nieraz nie wyszedł w pierwszej piątce. I wyszedł dopiero w finale na ostatnie, w playoffach przegrywali już 2-1 z Cleveland i on wyszedł na ostatnie 3 mecze. I wyobraźcie sobie, jedyne co miał do roboty, bo on rzucał w ogóle w całym roku przeciętnie do 10 punktów. Rzucał na poziomie Gortata. No to lepiej od Gortata, ale od Gortata lepiej każdy rzuca. No w każdym razie na te 3 ostatnie mecze kazali mu przeszkadzać LeBronowi, żeby LeBron nie rzucał po 48 punktów. No i tak się ładnie ten, on się nazywa jakoś śmiesznie, Iguodala coś, tak jakieś dziwne. W ogóle starił się z gościu. Iguodala w każdym razie zaczął się ładować w tego LeBrona. LeBron z 40 paru zjechał na 30 parę. I to już wystarczyło, żeby każdy mecz tymi 5-8 punktami wygrać. No i tak to się śmiesznie w tym koszu skończyło. Wygrywa gość, o którym nikt nie słyszał. To mniej więcej tak jakby MVP w polskiej ekstraklasie został Kamil Wilczek. No proszę, też, tylko że Kamil cały sezon jednak grał. Dobra, lecimy jeszcze na mały sz... A właśnie, bo wczoraj miałem taką zaległość. Kamil Kowalski. Witam, najlepszy przegląd prasy, nawet nie tylko pod względem sportowym. Oglądam codziennie Pawlowa się pod względem sportowym zapomniałbym. Wczoraj w Superaku przegapiłem. Słuchajcie, Elton John, pamiętacie? To taki prezes klubu piłkarskiego Watford i były i ten znany ten, no Brian Clough mówił na niego ciota, nie? Znany z bardzo wielu fantastycznych przebojów. No i ten Elton John wyszedł za mąż, ożenił się, to ja to nie wiem jak to u nich się odbywa, kto jest mamusią, kto tatusią, ale za takiego Dawida Furnisza, fryzjera. No i było tego wielkie halo, ja nawet się śmiałem, bo kiedyś wynajmowałem w Londynie domek taki razem z Rysiem Rogalskim. No i mieszkaliśmy razem, Rysiek gotował, ja prowadziłem samochód i tak dalej. No byliśmy parą przez 2 miesiące i ten. Chociaż Rysiek zapiera się, że spaliśmy w jednym łóżku. Możliwe, że tak było. W każdym razie on do mnie mówił Eltonie, jak gotował i podawał mi, to mówił proszę Eltonie, a ja mówiłem dzięki Dawid. I tak Dawid pojedziemy po flaszkę i ten. No oczywiście mówię to dla śmiechu. Wszystko w każdym razie, wyobraźcie sobie ten Dawid. Chyba z 2 dzieci jakaś pani mu rodziła, bo oni się tak sprytnie ustawili, że wolno se dzieci robić poprzez jakieś panie, którym się potem te dzieci odbiera. Więc niestety straszna plaga. Ja to będę zawsze zwalczał, dopóki będę żył oczywiście. No i ten Dawid, słuchajcie, co se znalazł? Kochankę na boku, czyli jakiegoś mulata takiego, 20 parę lat, on taki dobrze zbudowany, taki usprzętowiony tak maksymalnie. No i tam jacht mu jakiś kupił. I popłynęli w rejs tam. Nie, no to po prostu jak się myśli o tych prezesach klubów piłkarskich w Polsce, to żaden z nich nie jest taki jak prezes klubu Watford z Anglii. To jest Anglia chyba północna.
Dobra, lecimy. Tam nawet paru niezłych napadziorów grało w tym Łotwie. Ciekawe, czy też oni tam zamiast Dawida wtedy tego działali. No, Kamil Kowalski. Pablo, co uważasz na temat wzmocnień w Lechu? Mają jakieś szanse na kwalifikacje do Ligi Mistrzów? Jak mówiłeś, kupno Dudki, który dobrze grał x lat temu, nie pomaga. Szczerze wątpię w sukces. Na temat czystek w Legii, nie uważasz, że pierwsza czystka powinna być trenera? No więc ten. A co do wzmocnień w Lechu? No to tak. Robak to jest dobry na naszą ekstraklasę. Ja bym tak tylko powiedział, że nasza ekstraklasa, te kwalifikacje Ligi Mistrzów, to jednak jest różnica, zwłaszcza jak myślę o takich klubach typu Steaua czy FC Basel, prawda? No, na przykład wyobraźmy sobie, że Lech kupił Jefticza, świetny chłopak, naprawdę bardzo dobra lewa nóżka, natomiast FC Basel go nie chciało, uznało, że nawet się na ławkę nie nadaje. No więc ktoś, kto się nie nadaje w Bazylei, mimo że jest stamtąd, jest Szwajcarem wychowankiem, bo on się nazywa Jefticza, jak wszyscy ci Szwajcarzy farbowani. No więc ten, więc ktoś, kto się nie nadaje do Bazylei, a w Lechu jest no, gwiazdą środka pomocy i prawdopodobnie jedynym gościem, który tam umie grać w piłkę, nie? W przeciwieństwie do tam Trałki, Linetego i tak dalej, Pawłowskiego i tak dalej. Znaczy tam ci się starają, ale to nie jest to piłkarskie, żeby być precyzyjnym. Nie ma tych umiejętności. Poza tak jak jest, powiedzmy, linę tego młodość, no i na razie wszystko. No więc tak, więc wydaje mi się, że to już jest jednak pułap za wysoki, ale gdyby Lech wszedł do Ligi Europy, to też byłby to bardzo fajny wynik, bardzo fajny sukces, a już w tej Lidze Europy jest po pierwsze łatwiej, a po drugie tam na przykład z grupy wychodzą dwa zespoły, więc już nie trzeba być najlepszym. Już można sobie pozwolić, żeby jeden czy drugi mecz lekko się pośliznąć, bo się nie wszystko udaje. Więc natomiast co do czystej w Legii, no to wydaje mi się, że tak, że jest to przede wszystkim spowodowane obcinaniem funduszu płac, no bo te wszystko, Dossa, Helio Pinto, tam Orlando i tam jeszcze inny, każdy kosztował gdzieś po 500 000 euro rocznie. Pamiętajmy, nie tylko kontrakt, ale też jakieś podatki i tak dalej, mieszkania, sranie w bani i tak dalej. No więc jak wywalają takich czterech, to już mają 2 000 000 euro oszczędności rocznie, tak? Powiedzmy przez 3 lata to będzie 6 000 000 euro, no to już na jednego super zawodnika jest. Więc to wszystko wynika głównie z tego, żeby zwalniać tych, którzy mają dużo i brać tych, którzy mają mało. No nieprzypadkowo ostatnio prezes Lecha powiedział, że u nich najwyższy kontrakt to jest 20 000 euro, czyli rocznie daje to maksymalnie 250, może maksymalnie, nie? No a w Legii 500, czyli dwa razy więcej. No więc jest to próba cięcia kosztów, tak jak w każdej polskiej firmie. Natomiast co do tego Berga, ostatnio prezes Legii, współwłaściciel, bo tam trudno wyczuć, kto jest prezesem, kto nie jest prezesem, tam Kucharek 6, to powiedział, że kwestia odszkodowania absolutnie nie wchodzi w grę. Nie wchodzi w grę, bo jakby trzeba było go zwolnić, to odszkodowanie też by się zapłaciło. No więc ja powiem tylko tyle, że w dawnych czasach ciotka mi mówiła tak, pamiętaj Pawełek, prawdziwe jest tylko to, co zdementuje rzecznik rządu, prawdziwa informacja. Prawdziwe informacje są tylko te zdementowane. Więc jeżeli prezes mówi, że nie można go zwolnić, bo nie z powodu odszkodowań, to właśnie z powodu odszkodowań, no ale widziały gały, co podpisywały, więc nie ma się czemu dziwić. Dobra, Kamil, tu masz jeszcze jakieś jedno pytanie, anegdotki. Ale to jutro odpowiem, żeby program nie był za długi, a jutro też jest dzień. No w każdym razie, a nie, to już polecę dzisiaj, przepraszam, minutkę. Masz jakieś ciekawe anegdoty o piłkarzach Legii? No mam same ciekawe, ale to przy okazji, dobra? Pamiętam, jak ojciec opadał miodem, jak spotkał piłkarzy Legii po meczu pijących najtańsze wino pod sklepem. Spytali się z kolegą, czemu to piją, bo przecież ich stać na coś lepszego. Odpowiedzieli, no ale kurwa to jest dobre, no to rzeczywiście. Pozdrawiam i życzę prześliwnięcia mody na sukces pod względem ilości odcinków. Ja tylko powiem a propos tego, co piją, to ja to nie zapomnę, ten kiedyś zaprosiłem Kowala i no, różni kumple do mnie przychodzili, bardzo różni, ale przyjechał Kowal i tak, mówił tak, 10 zup Knora.
potem wyjął bochenek chleba, który pokroił, potem wyjął kostkę masła, potem wyjął 3 paczki wędliny, potem wyjął 0,5 kilo żółtego sera, potem wyjął 0,5 kilo białego sera, potem wyjął jeszcze, bo taką z torbą taką wielką przyjechał, potem wyjął jeszcze beczkę piwa, taką beczkę w beczce po prostu, beczkę piwa. Potem wyjął przyrząd do otwierania tej beczki, żeby to piwo można było rozlewać. Potem wyjął 6 szampanów do rato, potem jeszcze wyjął ze 4 flaszki wódki czy czegoś. I ja mówię, co Wojtek, to ty na wakacje przyjechać coś? A on mówi, no nie, no przecież nie zapraszałeś mnie na kolację, na mecz. No widzicie, no i tego. I wziął i pokroił, zrobił kanapki, do tego zupkę knora i tak dalej, co było więcej, to już możecie tylko zgadywać, ale nie mecz był najważniejszy. Jak mawiali znawcy, mecz to pretekst. Do jutra.